serdecznie witam wszystkich uczestników. Bardzo mi miło wystąpić przed Państwem. Dziękuję też organizatorom za zaproszenie. Historia lubi zataczać koła, tak? Ja 3 lata tutaj pojawiłem się jako student. Teraz mam przyjemność wystąpić przed Państwem i trochę opowiedzieć o tym, czego się nauczyłem i co zrobiłem przez 3 lata po studiach. Też nie sposób jakby nie odnieść się do poprzedników, tak? Bo dużo dzisiaj rozmawialiśmy o tym, co jest niemożliwe, a wydaje się na początku, czyli na początku wydaje się niemożliwe, a później umiemy siebie przełamać. Tak? Ja oglądałem tutaj z zainteresowaniem prezentację pana Dariusza i kiedy zobaczyłem zdjęcia, które właśnie widziałem w realu, to są zdjęcia z Klagenfurtu, widziałem też wzruszenie pana Dariusza, kiedy opowiadał o tym wysiłku, to od razu miałem łzy w oczach, kiedy wspomniałem siebie na 90. kilometrze na rowerze. Naprawdę bolało i płakałem. Ja odniosłem porażkę, można powiedzieć, bo nie ukończyłem Ironmana. W którymś momencie musiałem się wycofać, ale proszę mi wierzyć, że stawianie sobie granic w życiu prywatnym na pewno pomaga w życiu zawodowym i pomaga jakby stawiać sobie cele w tym, co robimy na co dzień. Jakby nie sposób, według mojej opinii skromnej, oddzielić tych dwóch światów. Jeżeli umiemy się rozwijać poza pracą, to będziemy się umieć rozwijać również w życiu zawodowym. I to jest szalenie ważne. Ale to tytułem wstępu, bo to nie jest jakby przedmiotem mojej prezentacji oczywiście. Okej. Chciałem przedstawić Herbiego, tak? Bo to jest tytułowy bohater mojej dzisiejszej opowieści. Z Herbim spotkałem się właśnie na studiach podyplomowych zarządzania projektem. Herbie jest epizodyczną postacią z książki Cel 1. Książka Cel 1 do kupienia tutaj na sali. Zachęcam. Pojawia się przez chwilę, ale tak naprawdę w doskonały sposób opisuje, że tak powiem, podstawowe założenia teorii ograniczeń, tak? Bo ona właśnie mówi, w jaki sposób należy zarządzać tym ograniczeniem i co to jest ograniczenie. I tutaj na pewno można powiedzieć, że też przedstawia jeden z podstawowych elementów TOC, czyli proces of ongoing improvement, który składa się z 5 kroków. Ja go nie będę opisywał, ale na pewno warto wymienić po kolei, tak pokrótce. Mówi o identyfikacji ograniczenia, o wyzyskaniu, o podporządkowaniu wszystkich naszych działań ograniczeniu, poszerzaniu go, a na końcu dbaniu o to, żeby zwracać uwagę na inercję, gdzie to ograniczenie może się pojawić z powrotem. Znacie Państwo chyba tą postać tutaj, która pojawiła się w lewym dolnym rogu. Jest to jeden z najbardziej mi znanych hydraulików w Polsce bynajmniej. Pan Marek, mam nadzieję, się nie obrazi. Ja nie będę tutaj, jakby nie pokuszę się nawet o zaprezentowanie teorii rury w nawiązaniu do teorii ograniczeń, bo pan Marek jest mistrzem w tym i na pewno nie umiałbym tego zrobić tak świetnie. Ale pan Marek był w jakimś sensie i ten materiał, który otrzymaliśmy, i tutaj mówię w liczbie mnogiej już, bo jest ze mną tutaj na sali koleżanka Ewa, której serdecznie dziękuję przy okazji. Chciałbym, żeby państwo mi również pomogli podziękować. Jakby na pewno bez Ewy nie byłbym tutaj dzisiaj, więc dlatego chciałem jej serdecznie podziękować. Pan Marek był jakimś takim katalizatorem. Zaczęło się jak wszystko niewinnie w życiu. Myśleliśmy z Ewą, że wystarczy, że napiszemy pracę dyplomową i to będzie wszystko. Natomiast w tym momencie zaczęła się nasza przygoda z takim, można powiedzieć, profesjonalnym project managementem. Oczywiście, żeby mieć zgodę na napisanie pracy na przykładzie naszej firmy, musieliśmy mieć na to zgodę i tak trafiliśmy do prezesa zarządu, pana Piotra Krupy, który powiedział, ok, zróbcie to, ale zróbcie to jako projekt. No i my tak, kupiliśmy wagon żółtych karteczek, no i zaczęliśmy obklejać firmy. I tak powstał jakby, taki jest background projektu Herbie. Generalnie realizowaliśmy go w 2 etapach. Ja dzisiaj chciałbym opowiedzieć bardzo szybko, w skrócie, o przede wszystkim o tym etapie pierwszym. Etap drugi był z natury tych raczej wdrożeniowych i mniej interesujących, bo
dotykał już realnych problemów i był znacznie trudniejszy. Natomiast pierwszy był na pewno fascynujący. I tutaj jakby idea w ogóle tego pierwszego etapu polegała na tym, żeby oderwać się od rzeczywistości, w której obecnie do tej pory pracowaliśmy, wyjść z naszych struktur, silosów, departamentów i spojrzeć na organizację jakby na nowo, tak, jakby świeżym spojrzeniem. Pracowaliśmy w grupie kilku osób, doświadczonych pracowników firmy, którzy od kilku lat już pracują w tej organizacji, czy pracowali, bardzo ją dobrze znali. I tutaj trudność polegała na tym, że nagle wszyscy musieliśmy, żeby znaleźć to ograniczenie, musieliśmy grać w otwarte karty i musieliśmy zdobyć się na szczerość, która w dużych korporacjach nie zawsze jest łatwa, tak? Bo wygarnialiśmy sobie, że szukaliśmy takich miejsc, gdzie coś nie działa w naszej organizacji i to czasami dotykało osobiście niektórych osób. Jak pracowaliśmy? Generalnie zastosowaliśmy TOC, narzędzie myślowe, drzewo stanu obecnego i tutaj oczywiście zdefiniowaliśmy czynniki sukcesu, później zdefiniowaliśmy NPS-y, czyli niepożądane skutki działania. Z tego wszystkiego wyszło nam drzewo stanu obecnego, to jest jego fragment. Połączyliśmy te NPS-y w sieć zależnych od siebie zależności. I tutaj trochę bawiliśmy się jak w doktora House'a, tak? Bo to tak naprawdę na tym polega, że szuka się przyczyn, tak jak w chorobie, że symptomy są na wierzchu i zawsze łatwo je znaleźć. Natomiast istota tego narzędzia polega na tym, żeby dotrzeć do faktycznych przyczyn, do tych korzeni. Tak? I my znaleźliśmy kilka korzeni, które trapiły naszą organizację i tak naprawdę to właśnie był efekt naszego projektu. Nie mogę za bardzo dzisiaj powiedzieć jeszcze o tym, jakie konkretne były to korzenie, bo to jest z natury top secret oczywiście, know-how firmy, ale chciałem się podzielić z Państwem kilkoma jakby złotymi myślami, które w trakcie naszych prac się pojawiały. Jedna z nich to jest spontaniczność. Nie jest sprzymierzeńcem optymalizacji. To jest jedno z takich haseł. Zmiana nie zawsze jest usprawnieniem. Coś musi być ważniejsze od czegoś innego. Zmiany wymagają przemian mentalnych w całej organizacji, w całej firmie. I co najważniejsze, wymaga to mądrego przywództwa i zaangażowania zarządów, czy top managementu firmy. Bez tego w ogóle nie byłoby jakby możliwości realizowania tego projektu i później zmian, które zaszły w naszej organizacji. OK, i teraz dochodzimy do już fajniejszej części, bo do efektów naszego projektu. Jednym z efektów było nie powołanie PMO, tak, bo to jest jakby wtórne. Efektem tak naprawdę tego projektu było między innymi, tak, wprowadzenie standardowej, ustandaryzowanej formy zarządzania projektami. To dało wymierne korzyści. Tak. Tutaj jest obrazek pokazujący, jak nasze biuro, jestem z Ewą. Sposób, w jaki pracujemy, często pracujemy dalej na żółtych karteczkach, budujemy sieci projektów, ale to już jest normalny warsztat, który większość z Państwa zna. To są zdjęcia akurat z naszej wizyty w spółce w KRUK International w Rumunii. Bardzo dużo czasu spędzamy na pracy z project managerami, z zespołami projektowymi. Staramy się bardzo pracować nad komunikacją, nad formą, w jakim te zespoły pracują. To są przykłady jakby naszej działalności. Okay. Idea zarządzania projektami w organizacji to jest zasadniczo robić w sposób powtarzalny coś, co jest niepowtarzalne, tak? Bo projekty generalnie z natury swojej dotykają rzeczy, które robimy po raz pierwszy albo jest to ciągle dosyć świeże. I ważne jest, żeby sobie zdefiniować taki proces zarządzania projektami, dzięki któremu możemy dokonywać ciekawych, myślę, pomiarów i dzięki temu wprowadzić ten proces of ongoing improvement na co dzień w naszej pracy. Tutaj jest, myślę, że najciekawszy jest ten wykres kołowy, który pokazuje zagregowane problemy, które pojawiają się w naszych projektach
I tak jak widać, że komunikacja i planowanie projektu są to dwa podstawowe aspekty, które generują w naszych projektach firmowych największą ilość różnego rodzaju komplikacji. A to są przecież rzeczy, na które mamy wpływ. Więc to już jakby jest pierwszy efekt takiej implementacji systemu zarządzania projektami. Jak patrzę na ten slajd, to dopiero właśnie uzmysławiam sobie, że zrobiliśmy naprawdę coś niemożliwego, co na początku wydawało się właśnie nierealne. Bo w perspektywie 2 lat zaangażowaliśmy naprawdę kilkaset osób w naszą pracę. I tak naprawdę to jest tylko wierzchołek tej góry, bo tutaj nie policzyłem wykonawców, którzy w tych projektach uczestniczyli, a są tak naprawdę jedną z najważniejszych części tych projektów. Także w ciągu tych 2 lat współpracowaliśmy na pewno z olbrzymim gronem osób i w tym momencie też chciałbym im podziękować, bo część z nich tutaj siedzi na sali, także dziękuję bardzo, że dali się wciągnąć w tą przygodę związaną z zarządzaniem projektami. Tak naprawdę to jest ostatni slajd z mojej prezentacji i tutaj chcę wrócić do mojego pytania, co można zrobić z Herbim. Tak naprawdę z Herbim można zrobić jedną rzecz. Tak? Na pewno nie wolno się na niego obrażać, nie można go negować, nie można negować jego istnienia. To, co można zrobić, to trzeba się z nim zaprzyjaźnić i po prostu zacząć nim zarządzać, bo ograniczenia w naszych firmach były, będą, są i będą. Tak? Że tylko od nas zależy, co zrobimy, by je identyfikować, a później właśnie kreować, co można z nimi zrobić. Także dziękuję.